W dzisiejszym filmie opowiemy Wam o niezwykłym ptaku, którego spotkaliśmy podczas pobytu w Kruszwicy na Kujawach. Postanowiliśmy przyjrzeć się jemu bliżej i okazało się, że to bardzo ciekawy temat i tak powstał ten film. Ten niezwykły ptak to gęś gęgawa. Gęś gęgawa dała początek innym rasom gęsi, które dzisiaj są powszechnie hodowane w wielu regionach Polski. Do jej udomowienia doszło około 3000 lat temu na wielu różnych obszarach, m.in. w Grecji, Egipcie czy Rzymie. Gęgawa niby wszystkim znana, jednak nie do końca. Spośród dzikich gęsi jest zdecydowanie największa. Dorasta do 90 cm długości ciała, a jej waga wynosi w granicach 4-5 kg. Rozpiętość skrzydeł może wahać się do 1,5 metra. Barwa upierzenia popielato szaro-brązowa. Spód ciała białawy w okolicach brzucha, jednak na nim od czasu do czasu zdarzają się poprzeczne ciemne pręgi. W okresie przelotów gęś gęgawa tworzy klucze, w których odzywa się przypominającym gęś domową gęganiem. Jednak w tym miejscu o wiele bardziej stosowne byłoby stwierdzenie, że to właśnie gęsi domowe odzywają się gęganiem dzikich gęgaw. W locie można zaobserwować szaro-czarne skrzydła, które są jej cechą rozpoznawczą na tle innych gatunków gęsi. Silnie kontrastujący z upierzeniem reszty ciała jest kuper o śnieżno-białej barwie. Przechodząc bardziej do części dziobowej, swoją uwagę powinniśmy skupić na dziobie. Jest on bowiem wyznacznikiem pozwalającym rozróżnić dwa podgatunki. Ten bardziej zachodni posiada pomarańczowy dziób, a wschodni różowy. Gęsi te zakładają swoje gniazda z dala od człowieka, w niedostępnych dla nas gęstwinach, najczęściej w trzcinowiskach, gdzie mogą w miarę bezpiecznie schować swój lęk przed czyhającymi nań drapieżnikami. Gniazdo samica buduje samodzielnie w zależności od warunków, w jakich żyje, w wodzie lub na lądzie. Zdarza się, że gęś porzuca szuwary i buduje gniazdo na drzewie, a nawet na dachu. Same gniazdo jest konstrukcją z roślin i gałęzi. Dodatkowo w celu zapewnienia lepszych warunków dla potomstwa wnętrze samica wyściela puchem, który wyrywa sobie z piersi. W ciągu roku samica może dwukrotnie złożyć jaja. Ich ilość jest bardzo zmienna, od zaledwie 2 do nawet 20. Jaja początkowo są w kolorze kremowym, w trakcie wysiadowania stopniowo brązowieją. Podobnie jak w przypadku budowy gniazda, tak w przypadku wysiadywania wszystko jest na głowie samicy. Po około 30 dniach wylegają się pisklęta. Dość szybko, bo zazwyczaj w drugiej dobie życia opuszczają gniazdo, by wraz z rodzicami patrolować najbliższe wody.
Zdarza się, że pary mające gniazda w bliskim sąsiedztwie wspólnie opiekują się młodymi, tworząc swoiste przedszkola dla piskląt. Umiejętność lotu potomstwo uzyskuje po 2 miesiącach od wyklucia. Młode ptaki nie opuszczają jednak rodziców, co potwierdza silne więzy rodzinne wśród tych ptaków. Gęsi gęgawy zawsze pływają w określonym porządku. Pierwsza płynie matka, za nią pisklęta, na samym końcu samiec. Obserwowane gęsi w Kruszwicy miały od 3 do 6 piskląt. Jak łatwo się domyślić, gęgawa jest gatunkiem wędrownym, co jest charakterystyczne dla gęsi. Ptaki są szeroko rozpowszechnione w wielu rejonach globu. Powszechnie spotykamy je na terenie Euroazji, w części północnej Afryki, a także na kontynencie azjatyckim czy w Japonii. Na zimowiska zatrzymuje się przede wszystkim w obrębie Morza Śródziemnego, a także w Azji. W Polsce spotykamy ją niemal wszędzie, z wyjątkiem terenów przedgórza, preferuje niziny. Zamieszkuje przede wszystkim jeziora, doliny rzeczne, podmokłe łąki czy nawet pola uprawne. Gęś gęgawa jest roślinożerna. Żywi się przede wszystkim trawą, ziołami, liśćmi, pędami roślin, młodymi pękami, nasionami, jagodami, a także korzonkami i bulwami. W okresie zimowym może również korzystać z resztek upraw rolnych, takich jak kukurydza, ziemniaki, buraki czy zboża. Gęgawy są sobie niezwykle wierne, łączą się w pary na całe życie. Co ciekawe, młode osobniki przez pierwsze 2 wspólne sezony lęgowe nie przystępują do rozmnażania, co przez wielu badaczy określane jest jako faza narzeczeństwa ptaków. Dodatkowo, gdy jeden z partnerów zginie, druga z gęsi nie szuka kolejnego współtowarzysza i wiedzie samotne życie. Gęś gęgawa to interesujący i wartościowy gatunek ptaka, który odgrywa ważną rolę w ekosystemach łąk, bagien i terenów podmokłych. Zachowanie bioróżnorodności i ochrona tych ptaków jest istotna zarówno ze względu na ich wpływ na środowisko, jak i na kulturowe i kulinarne znaczenie dla ludzi. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mamy nadzieję, że się spodobał. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, napiszcie o tym w komentarzach.